Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z S36. Moi drodzy, kończył się właśnie drugi dzień, jest godzina 23.59, wyrąbałem się ze wszystkich grzybów. No dużo dzisiaj nie miałem, bo tysiąc kawałkiem, więc takie delikatne grzybsony z wczorajszych donacji doleciały do konta. No i udało się całkiem sporo wbić, byliśmy sobie 32. level na serwerze. Wygląda to naprawdę, naprawdę... Fajnie, prawie 33, no trochę nie fartu, że zabrakło 200 exp do 33, gdzie moglibyśmy sobie zacząć trochę porolować, jakieś tam może lepsze potki, coś jeszcze pchnąć. Trochę nie pozamykałem tych wcześniejszych lochów, ale dostałem kluczy kwartownie w ostatnich kilkunastu minutach awki do trzeciego lochu, więc tutaj sobie pozamykałem, bo oczywiście inne super zajebiste klasy typu berserkery są tutaj dość uprzywilejowane i sobie pozamykały, to już prawie wszystko, niektórzy to już naprawdę tam szaleją tymi bezerkerami No my się tym magiem bronimy i całkiem nieźle tym magiem nam wyszło, mamy najwyższy level maga na serwerze na pewno. 32 level tutaj, chyba jedy, jedna osoba ma wyższy w ogóle level, więcej expa w bite grająca berserkerem, więc nie jest naprawdę źle, trzymamy się tutaj całkiem przyzwoicie. Klaser na koniec drugiego dnia. 56% to jest też przyzwoite. No i zobaczmy, no i zobaczmy, co tutaj ciekawego żeśmy sobie zrobili. Kamiennego olbrzyma dzisiaj. Siadają tam ostre krytyki na pajki. Ostre krytyki na pajki i BUM! No ktoś by powiedział, FARTem. E, no moi drodzy, skila się ma, to się ma i FART. Nie topesz. No nie topesz akurat nie wymagał od nas wszystkich krytyków, to już byliśmy troszeczkę przebrani. Nawet żadnego krytyka nie wolnołem. Mięsny jeż. Mięsny jeż. No mięsny jeż. Dostał na mortkę 20 tysięcy krytyka i dostał kolejnego 21 tysięcy i dostał jeszcze 34. Mięsny jeż. No z okrutną tarantulą tu się bawiliśmy, dziubaliśmy się nią troszeczkę czasu. Ale w końcu. W końcu też padła. No tu niestety nie padła. Ale w końcu dostała po pajce. I to ona zaczynała walkę. Mamy 24, 30, i no mordę. <laughs> I jeszcze dycha, w końcu to jest pierwszy epik, który dostałem. Pierwszy epik, który dostałem, chyba pierwszy. To był pierwszy? Czy pierwszy dostałem z Mięsnego Golema? No, dostałem w każdym razie pierwszy epik. Dwa epiki dzisiaj dostałem, no i na koniec był żywiołak ognia, który celowałem w to, że muszę zadać dwa krytyki, albo jeden ostatni krytyk i zaczynać, a okazuje się, że rąbnąłem go nawet jak on zaczynał, no tu po prostu siadłem jakieś dwa kosmiczne krytyki 16, 322 i 22 tysiące kosmiczne krytyksony, no niestety zabrakło nam do tego, żeby wbić ten 33 level no nie było na czym, tu już te lochy są zbyt, zbyt mocne nie ma tutaj mm, no za dużo opcji dla maga, tak, no mag nie ma 10 bitów pod rząd, więc nie ma tutaj za dużo jakichś super wykokszonych opcji do rozgrywki. E, musi sobie radzić tak, jak sobie radzi. Mamy twierdzę drugą, kwatery drugiej, tutaj kamieniołomy drugie. Dość późno postawiłem dzisiaj te budynki. Przydałoby się nam 300 golda, żeby sobie już twierdzę trójkę postawić. Czy ta twierdza trójka nam zmieni życie? No gdybyśmy znaleźli jeszcze surowce na kamieniołom i hatę drzwala, to mogłoby nam to trochę życie. Życie troszeczkę odmienić. Mamy dwie klepsydry. To może wbijemy sobie ten 33 level i zarobimy sobie parę groszy tylko po to, żeby tutaj odpalić tą twierdzę specjalnie dla Was na odcinku. 2 za 2 400 to jakaś 7 za 7. No słabe te misje są, tutaj wszystkie. Tutaj wszystkie te misje są słabe, ale wypadło nam drewienko, wbiliśmy ten 33 poziom i możemy sobie ulepszyć naszą e, twierdzę. No ona niech się buduje. W sumie nie mamy jeszcze drewna ani kamienia, żeby dalej tutaj coś budować. Natomiast na 33 levelu możemy już się pokusić, jak widzicie, o duże XXL poty. I to już może być nasza kolejna super rzecz, którą możemy sobie zrobić. Tylko, gdzie jest super pota na Inte i gdzie jest super pota? Na wytrzymałość, ciekawe, czy nam wystarczy grzybów, żeby chociaż potkę kupić? Bieda w mieście, bieda w kraju, bieda wszędzie, no są te poty i znowu XXL, ale na siłę, no dramaty, ludzkie dramaty, moi drodzy, ostatnie grzyby, ostatnie grzyby przed nami, i co, i co, i co, no co, no ja i co. Nie chcą nam dać poty, no, no, no. no, no. No co za dranie, moi kochani, co za dranie, daj mi potę na intę, daj mi potę na intę, daj mi potę na intę i na wytrzymałość. Where are you? No dobra, biedni jesteśmy. Nie stać nas, zostawimy sobie dwa grzybki, żeby nam się rozmnażały w nocy, rozumiecie? Jak zostawicie sobie dwa grzybki, to rano się obudzicie i będą cztery grzybki, bo jeden z tym drugim grzybkiem sobie zrobi tego tamtego. Wiecie o co chodzi? Grzybki się spotkają. I zrobią rano nowe grzybki. Kołem nie kręcimy, kołem czekamy. Więc generalnie tutaj nic już dzisiaj nie działamy. Cieszymy się z naszego 33 levela. Przez pół dnia za wbijający tam 31 level, okupował topkę. No, ja mu gratuluję serdecznie za to, że no podszedł do tego serwera naprawdę, naprawdę solidnie. 31 level 49% klasera. No, naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Fajnie tutaj powyciągał to wszystko, więc gratulacje, gratulacje dla Zakreble. No, powiem Wam, że ja nie sądziłem, że tak przyciśnie, nie sądziłem, że tak Zakup przyciśnie i naprawdę, naprawdę jestem zszokowany i naprawdę z tego serduszka gratuluję podejścia. No i czekam, czekam, no bo my się tak dzielimy, że Zakup kupuje topkę w ciągu dnia, a ja siadam wieczorem na live i dobijamy topkę z naszej strony. No, miałem to szczęście Zaku, nie trafił tego klucza, natomiast Zaku tu poprzekikiwał te lochy jeszcze, więc troszeczkę tutaj tego Expa złapał. My to przeklikamy jutro. Hmm, znaczy jutro to już jest dzisiaj, bo jesteśmy już po północy. Natomiast pytanie za 100 punktów jest takie, czy uda się komuś tutaj wbić 50 level dzisiaj? Zobaczymy na niemieckim serwerze na pewno, bo on go już tam około 40 ma. A, więc, no, na bank Unge wbije 50 level i przeklika sobie weekendem epickim troszkę lochów, więc może być ciekawie na niemieckim serwerze. A jak ja tam patrzę na statystyki bazowe, jakie mają, no to tamto po prostu w bazówki poszły lasy już nie berlińskie, nie monachijskie, to już po prostu puszcza białowieska czała spłonęła w bazówkach. No, my na razie skromnie. Gryfek na 278 dni potrzebowałem, żeby sobie kupić brońkę. Żeby być fajnym, śmiesznym i bogatym. Także generalnie powiem Wam tak szczerze, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Kończymy sobie tutaj tierowe te itemy. Z tych pierwszych tierów praktycznie wszystko już mamy, czyli w klaserze, czyli tu już jakieś końcówki szóstego tiera, które brakują. To już są dosłownie końcówki. Już zaczynamy siódme, ósme tiery. Itemów więc naprawdę, naprawdę już tego dużo nam nie zostało. 56% praktycznie klacera bez małego jakiegoś ogonka. O, myślę, że spokojnie, już, już na spokojnie ten kaset będzie się teraz wybijał. Bo tam koło 50 levela dojdą nowe błyskotki. Więc do 50 levela będzie jeszcze spokój. Jutro tak naprawdę będzie ten dzień, w którym trzeba będzie uzupełnić te wszystkie podstawowe itemy. I to będzie ten plan dnia, mieć wszystkie podstawowe itemy. One powinny dać około 60 kilku procent, może nawet 70. Zobaczymy jak to nam się uda. No później dojdą też te błyskotki. 50 plus, a także będzie tutaj co robić. Tu już widzicie, zaczynają się też i te pierścionki, więc tutaj i te trzeba będzie zdobywać. No a później te ostatnie to już są tam 50 plus od 50 levela, także tutaj też będziemy te rzeczy zdobywać. No, mi się, że około 65, może 70% trasera jutro na koniec dnia będzie można już mieć. Ja z tej strony bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim moim widzom, wszystkim, którzy padli na Twitcha i wpadają na Twitcha. To są setki ludzi teraz ostatnio od jakichś pogromów. Hashtag, hashtag masakra. Nie sądziłem, że tyle osób jest zainteresowanym magiem a nie berserkerem, no, to jest w sumie też tak, że to tak jak walka Dawida z Goliatem. My jesteśmy tym malutkim robaczkiem, magusiem, który walczy z tą hordą berserkerów, którzy napieprzają wszystko jak leci, a my malutkie te magusie bijemy się tutaj z nimi. Może to też ludzi zachęca. Więc moi drodzy, z tej strony serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wpadają na live na Twitcha. No tak jak mówię, w tej chwili jest 687 osób, jest po 12 w nocy. W ciągu dnia, jak robimy live'y, to zbliżało się ostatnio do tysiąca osób na Twitchu, co na YouTubie jest dość ciężkie do osiągnięcia. Jedynie Zaku sobie daje radę z tych stałych streamerów na YouTubie, z Shakesan z takimi liczbami. Więc ja jestem naprawdę przeszczęśliwy i powiem wam coś jeszcze wszystkim, którzy pomagają w Twitchu. Na Twitchu z klaserem też również serdeczne dzięki, bo to dzięki Wam. To widzowie, moi drodzy, ten klaser to nie jestem ja. Moje itemy w tym klaserze to jest mm, napierdzielanie Entera na pałę po najbliższych pozycjach albo po pozycjach, które mnie interesują. Każdy jeden item znaleziony, czyli na przykład brakuje mi tego kostura. Każdy jeden item znaleziony znaleźli widzowie, za co Wam bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję, bo to wy zbudowaliście ten klaser, a nie ja, a nie ja. Ja tylko naparzałem Enter na pałę i co wpadło, to wpadło. Natomiast każdy jeden item, którego brakowało, wbijaliście wy i za to też wam serdecznie dziękuję. I oczywiście zapraszam was później na popołudnie, na live'a, bo będziemy dalej walczyć z Piatrakami, czyli bić się tutaj naszym biednym, ułomnym magusiem z hordą berserkerów, którzy napieprzają po 350 hitów. A jak wygląda gildia? Gilda wygląda przyzwoicie, mamy 60% renera, 48% i 6% karta. Ja się nie wstydzę swojego 66. Eee, mają tu niektórzy 67 7 Osmo ma na przykład 5-7, więc no tutaj te siódemki powijali, ja nie miałem tego 1000 golda. Pamiętajcie o tym, że mi jest troszeczkę ciężej, zresztą kto widział dzisiaj na live jak Zaku stracił 700 golda w parę minut, to wie o co chodzi. Ciężko jest po prostu streamerowi. Zbierać tego golda jak ogląda go kilkaset osób To nie zawsze są wszystkie życzliwe osoby Część z tych osób to zwykłe szujki Które tylko siedzą i patrzą Kiedy farmić golda no, Z drugiej strony ja też jestem taką szujką Która jak dopadnie jakiegoś gościa I widzi, że rozdaje golda to na napierdziela enter Więc to takie życie, taka gra Natomiast pamiętajcie o tym, że my jako streamerzy My jako youtuberzy Pokazujemy zazwyczaj albo chowamy Ile mamy golda, ale ciężko nam jest tego golda zebrać A wy jako zwykli gracze to nikt wam tam nie zagląda na konta i nie patrzy, czy macie w tym momencie 100 golda, czy 1000. Za nami jest troszeczkę ciężej tego golda zebrać, ale jakoś, jakoś dajemy radę. No i tak, to wy znaleźliście kostu ranalny. Dokładnie tak. Pozdrawiam Was wszystkich. Dzięki Wam za odcineczek. No i kontynuujemy przygodę naszym dzielnym magiem po, po top 1, bo przecież nie gramy po to, żeby być top 50. Nie gramy po to, żeby być top 200, i nie gramy też po to, żeby, nie wiem zasadzić sobie kwiatki i podlać papryczkę. No nie, nie, nie. Gramy po top 1 i kolejny dzień udaje nam się pięknie zakończyć. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że Wy też, szczególnie widzowie Twitcha. Trzymajcie się, ściemanko i pa pa!